więc jeżeli chodzi o dribbling jako jeden z elementów szkolenia technicznego, to czyli to jest tak naprawdę element techniczno-taktyczny, bo to jest jeden z niewielu elementów technicznych, który występuje przeciwnik, jest elementem, który jest tak naprawdę we współczesnej piłce nie do przecenienia, nie? I on tak naprawdę nie starzeje się, tak? Dobre wino, tak dribbling się nie starzeje, każdy poszukuje zawodników, którzy są w stanie dribblingiem zrobić różnicę. Generalnie dotyczy to oczywiście zawodników grających na skrzydłach, no bo tutaj w systemach czteroosobowych ci zawodnicy z pozycji 7-11 to są ci, którzy są jak gdyby w pierwszej kolejności od nich się oczekuje tego dribblingu. Trochę trudniej jest dribblować w środku pola, gdzie jest więcej przeciwników, gdzie jest mniej miejsca i to jest dużo trudniej. To podobnie jest trochę z wahadłami w systemach trójosobowych. Natomiast na pewno jest to element, który jest cały czas aktualny, jeżeli chodzi o i zarówno i szkolenie, i o wykorzystanie w meczu. Dlatego, że dribbling jest najłatwiejszym sposobem na wytworzenie sytuacji po pierwsze bramkowej albo dla siebie, czyli wymijam przeciwnika i oddaję strzał. Sytuacji bramkowej dla kogoś, czyli wymijam przeciwnika i podaję komuś, wykonuję ostatnie podanie. I jest też z elementem, według mnie trzecia bardzo ważna zaleta dribblingu, to jest to, że on powoduje wyłam zawsze w bloku obronnym, no bo wyminięcie przeciwnika powoduje, że ktoś z tego zwartego bloku obronnego musi wyskoczyć, nie? No bo no musi, i to powoduje, że nagle gdzieś pojawiają się przestrzenie, ktoś musi tutaj z tej asekuracji się przesunąć i albo pojawiają się przestrzenie, które można wykorzystać właśnie do podania, albo pojawiają się przestrzenie, które można wykorzystać do tego, żeby oddać strzał. Także według mnie dribbling w tych trzech najważniejszych kontekstach, czyli minięcie przeciwnika po to, żeby stworzyć swoją sytuację strzelecką, minięcie przeciwnika po to, żeby podać komuś i wykonać ostateczne podanie, czy też minięcie przeciwnika po to, żeby zburzyć blok obronny, to są te trzy najważniejsze zalety związane z tym elementem techniczno-taktycznym, dlatego też on się nie starzeje. Są oczywiście strefy, w których on jest jak gdyby mile widziane, są strefy też, w których jest niemile widziane i którego gdzieś wiąże się, no bo każdy pojedynek wiąże się z pewnym ryzykiem. Nie ma zawodnika na świecie, który jest w stanie wygrać 100% pojedynków. Z reguły to się tak kręci koło w zależności od skuteczności od 50 do 70, 80%, no ale zawsze jest pewne ryzyko, że tą piłkę stracisz. Dlatego trzeba mieć też możliwe za zyski z też ewentualnymi stratami i są też pewne sektory boiska, strefy boczne, strefy półboczne, kiedy te na połowie przeciwnika oczywiście, kiedy ten element techniczno-taktyczny jest mile widziany i zawodnicy, którzy potrafią o tym robić różnicę, są w najwyższej cenie, tacy jak Neymar, czy chociażby Mbappé, czy tych zawodników jest mnóstwo i oni są najbardziej spektakularni i potrzebni właśnie z tego względu na to, co ja powiedziałem. Dlatego też ten element warto zawsze szkolić, natomiast ten element jest bardzo, wbrew pozorom, bardzo trudny do szkolenia, bo na etapie wchodzenia już w orlika i młodzika, kiedy dzieci wychodzą z tego etapu egocentryzmu i muszą się już uczyć, kiedy dryblować, a kiedy podawać, no bo działanie od orlika, działanie współpraca z innymi staje się już ważnym elementem nauczania piłki nożnej, to tutaj pojawia się kwestia akcentów przez trenera, jak nauczać, żeby z jednej strony nie zabić tego dryblingu poprzez kazanie zawodnikom podawania piłki, ale to jest z drugiej strony, żeby nie zabić zespołowości przez to, że każdy zawodnik, czy ten, który umie, będzie dryblował, będzie cały czas dryblował i nie będzie podawał. Także to jest pewne wyzwanie szkoleniowe na etapie nauczania piłki dziecięcej. Jak to dobrze zrównoważyć? Jak to nauczyć, żeby tych zawodników utwierdzać w tym, bo niektórzy zawodnicy mają naturalne zdolności do dryblingu. A jak to znowu zrobić, żeby to było z celem, czyli to było z celem dla zespołu, a nie tylko dla samego siebie.